Szanowni Państwo, wiele rzeczy mówiliśmy o biciu świni. Co jest najprzyjemniejszego dla biednych ludzi, jak zabiją świnie? Nic innego, tylko tak zwana świeżonka, smażonka. W zależności od tego, gdzie mieszkacie, tak to nazywamy. W moim terenie, czyli w województwie świętokrzyskich, nazywają to świeżątka, bo jest od świeżego mięsa. Jak zapewne wiecie, bo informowałem o tym, że będziemy bić świnie. Zabiliśmy tą świnię, mamy mięso i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić tą świeżonkę, na którą wszyscy, ale wszyscy domownicy, którzy hodowali świnie, czekali. Ta świeżonka to jest, no oczywiście dla tych, którzy jadają mięso, bo dla tych, którzy nie jadają mięsa, to jest B, ale dla tych, którzy jadają mięso, to jest po prostu niebo w gębie. Tak to można powiedzieć. Jak tą świeżonkę, smażonkę zrobić? Otóż jest to wszystko bardzo proste dla tych, którzy to robili. Otóż chcę Wam dzisiaj zademonstrować. Będzie to wszystko częściami, gdyż będziemy musieli przesmażać. Bierzemy przede wszystkim rondel. Zobaczcie. Mam taki rondel. O, rondel. Umyty jest ten rondel. Co my do tego rondla kładziemy? Otóż kładziemy w pierwszej kolejności słoninę pokrojoną w kostkę, po to, aby nam dała tłuszcz. Ale ta słonina jest z naszej świni, Szanowni Państwo. Oczywiście mieszamy to łyżką drewnianą, odpalamy, tu gdzieś mam do zapalania gazu, odpalamy gaz i zaczynamy proces smażenia tej, czy topienia tej słoniny, aby się wydostał po prostu z niej tłuszcz, na co później damy inne produkty. Teraz zamkniemy to i poczekamy na następny etap. Szanowni Państwo, jak widzicie, skwarki nasze już puściły tłuszcz, już mamy stopione i teraz co robimy dalej? Na ten tłuszcz dajemy tą naszą świeżonkę, czyli to mięso, skrawki mięsa, które możemy zwiększyć, możemy zmniejszyć. Wszystko zależy od nas. Dajemy trzy gatunki, bo dajemy również serce, wątrobę i dajemy wiele innych rzeczy. Ale ja robię to w ten sposób, a nie inny. I chcę Wam po prostu pokazać. Rzucam to mięso. Zobaczcie. I to jest ta nasza świeżonka. Zostawiam jeszcze wątrobę, serce i po prostu nerki. Nie wiem dlaczego, ale te cynadry ja lubię dawać po to, żeby one po prostu były razem w tej świeżonce. I teraz tą świeżonkę smażymy. Jest to świeże mięso, jeszcze ciepłe, ale po to jest ciepłe, gdyż nazywa się świeżonka i to zależy od świeżego mięsa, jeszcze od ciepłego. Tak to można powiedzieć. Szanowni Państwo, smażymy. Za chwilę pokażę Wam, co jeszcze będziemy dodawać. Szanowni Państwo, jak widzicie, idziemy ciąg dalszy naszej smażonki. Widzicie, mięso już nam dochodzi. Zapach, no to nie wiem, czy poczujecie, ale już jest tam sam tłuszczyk. Mięso już nam dochodzi, jeżeli chodzi o samo jego smażenie. Co ja teraz robię? Patrzcie. Dodaję również serce, gdyż serce jest też potrzebne w takiej smażonce. Dorzuciłem serce, mieszam to, bo to ma być smażonka, świeżonka. Nazywajcie to jak chcecie. Fakt jest faktem, że to jest po prostu niebo w gębie dla tych, którzy jadają mięso, bo dla tych, którzy nie jadają mięsa, jest to, no, można powiedzieć, trefne. Ale w większości przypadków jadamy mięso. Co dodajemy jeszcze? Ja dodaję, Szanowni Państwo, wątrobę. Zobaczcie. Kroję długie płaty wątroby po to, że wątroba też musi być. O! O! Kroję. Nie jest za dużo. Nie, nie. Musi być tyle wątroby. O! Kroję tą wątrobę, gdyż wątroba musi być później dana z tego względu, że ona prędzej dochodzi. I do tego dorzucam też wątrobę.
zobaczcie, dodaję wątrobę i jednocześnie z wątrobą dodaję oczywiście od razu przyprawy, gdyż wątroba nam dojdzie szybko, wystarczy ją obdusić i mamy ją załatwioną. Wątroba dochodzi tak, jak dochodzi po prostu cebula. Co daje z przypraw do tej naszej polskiej smażonki, czy słowiańskiej? Patrzcie, to wygląda niesamowicie. Na takie danie to człowiek, jak rodzice bili świnie, czekał cały czas z językiem wywieszonym po pas. Tak to można powiedzieć. No ale szanowni państwo, większość z was też to robiła. To tylko jest powrót do przeszłości. Zobaczcie, wymieszałem, dodaję cebulę. Gdyż cebula z wątróbką dojdzie jednocześnie. Co jeszcze daje do tego? Szanowni państwo, daje czosnek. Patrzcie, czosnku jest dosyć dużo. Nie żałujemy czosnku, gdyż czosnek to jest podstawa. Liście laurowe i angielskie ziele. Też sypiemy. Oczywiście majeranek, bo bez tego to już nie ma żadnego dania. I to wszystko ładnie mieszamy. O tak. Trochę wypada, bo wiecie, to jest robione w miarę szybko, żeby ten film nie był za bardzo nudny. No ale większość was, z was przypomni sobie, że tak wasi rodzice kiedyś robili również to, czego teraz 90% ludzi nie widzi. Wielu powie, no czego pan nie pokazał, jak pan bije świnie. Otóż nie mogę wam tego, kochani, pokazać, chociażby z tego względu, że zaraz miałbym na karku cały aparat bezpieczeństwa, który by powiedział, że zabiłeś nie tak, jak powinieneś zabić, chociaż uboju dokonał rzeźnik z papierami, bo teraz, wiecie, można zabić, z większością się zgadzam, ale musi mieć papiery, szkolenie, że tak to, a nie inaczej wygląda. Szanowni państwo, ale ja wam pokazuję co innego. Pokazuję wam tą smażonkę i oczywiście sól. Ja daję sól kłodawską, taką bryłkową. Nie daję za dużo, bo zawsze można sobie dosolić, aby po prostu nie przesolić. Dodałem tej kłodawskiej soli. Jeszcze raz rozmieszam i teraz tylko poczekam, jak się to wszystko wydusi, ta cebula i tak dalej, i pokażę wam, jak to kiedyś w mojej rodzinie, zresztą może nie tylko w mojej, ale w większości rodzin spożywano. Tak wygląda to wszystko po dodaniu przypraw. Teraz poczekamy na uduszenie się i nasza smażonka, szanowni państwo, zbliża się ku końcowi. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No nie, zapach jest niesamowity. Jakbyśmy byli, wiecie co, w latach 50., 60. Tak to wszystko wygląda. Cebulka już jest ładnie zeskrzeszklona. Teraz przystąpimy do spożywania. Wątróbka też już jest odpowiednia, jasna. Tak wygląda smażonka w wydaniu polskim, gdyż smażonka, świeżonka, według mnie to jest wszystko jedno. Jak kiedyś spożywano to? Zaraz wam pokażę, jak tu na ziemi świętokrzyskiej spożywano. Wiadomo, że jest to, jakby to powiedzieć, danie ciężkostrawne. Przede wszystkim na to danie czekały dzieci, gdyż świniobicie nie odbywało się codziennie, odbywało się raz na jakiś czas. I te dzieci z językiem po pas, jak już wspomniałem na wstępie, oczekiwały tej smażonki. Boże, ile ja bym dał, żeby tej smażonki było dużo na polskich stołach, w polskich domach, żeby właśnie nasze dzieci jadały to, czego myśmy doświadczyli jako ta starsza generacja. Wyłączę, szanowni państwo, gaz. Nałożę tej smażonki sobie na talerz. O, wątróbkę przede wszystkim. Ja lubię wątróbkę. Ona jest tak odpowiednio podduszona. I oczywiście muszę nałożyć mięsa z tym smalczykiem, wiecie państwo, bo ten smalczyk, ten tłuszcz, który jest tam na dnie, jest po prostu najbardziej nam potrzebny. Pokażę wam, o, tu mamy mięso, tego tłuszczyku jeszcze,
bo ten tłuszcz był po prostu tym, na co żeśmy też między innymi czekali. Zobaczcie, to jest prawdziwe mięso uprawiane i hodowane przez nas zboże, zostało skonsumowane przez tego zwierzaka. Szanowni Państwo, idziemy dalej. Patrzcie, idziemy do stołu i to jest tak zwana nasza polska świeżątka, czapka z głów, gdyż to jest najbardziej potrzebne. Pierwszym jedzeniem, które odbywało się, był chleb i było maczanie w tym tłuszczu, właśnie w tym tłuszczyku, żeby ten tłuszczyk, szanowni Państwo, nie zazdrośćcie mi, gdyż ja chętnie bym Wam tego podarował, gdybyście do mnie w chwili obecnej przyszli. Ten tłuszczyk to maczanie chleba. Od tego się właśnie zawsze zaczynało. Później zaczynaliśmy od wątróbki. Wątróbka, szanowni Państwo, jak widzicie, jest różowiutka, jest jasna, jest taka, jak być powinna, gdyż jest to prima. Szanowni Państwo, wracam w lata 50., 60. Pamiętajcie, takie rzeczy winno się jadać, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy jadają mięso. Ale u nas jeszcze był taki zwyczaj, bo ponieważ to jest ciężko strawne, bo wiecie, takiego mięka się napylać, tego tłuszczu, tego wszystkiego, więc nasz żołądek czasami wysiadał, bo byliśmy chytrzy, tego nie było na co dzień, więc jadaliśmy tego bardzo dużo. Więc ojciec mój zawsze podawał rzepę. Widzicie? To jest rzepa. Akurat jak było świniobicie, to była jesień. I na jesieni ta rzepa była w każdym polskim domu. Tą rzepkę się skorobało, to jest rzepa pościerniskowa tak zwana. I tą rzepką po prostu się przegryzało to nasze całe danie. Ktoś powie, że ze skórką. Rzepy w tym przypadku nie je się ze skórką. Rzodkiewkę tak. Natomiast rzepę zjada się jako przegryzkę do tego naszego dania pod nazwą świeżątka. Widzicie, zdjąłem skórkę i mogę powiedzieć, nie zazdrośćcie mi. Plastereczki się kroiło tej rzepy i tą rzepą się przegryzało. Ta rzepa była po prostu takim katalizatorem, że w przypadku przejedzenia się ona zawsze nam pomagała i nie czuliśmy się za bardzo syci, a zarazem czuliśmy się najedzeni i tacy, wiecie, nienapchani. Gdyż ta rzepa powodowała to, że czasami odchodziły bąki, no bo musiały odchodzić. Ale ta rzepa to jest, szanowni Państwo, lekarstwo. Pamiętajcie o tym. Życzę wszystkim Wam, abyście dostąpili, może nie zaszczytu, abyście dostąpili, może nie też łaski, abyście dostąpili po prostu możliwości spożywania takich posiłków, jeżeli jesteście ludźmi, którzy jadają mięso. Tak kiedyś jadano, ale nie zawsze. Jadano wtedy, jak bito własną świnię, gdzie nie wisiał nad tymi ludźmi, czyli naszymi przodkami, miecz, który w każdej chwili mógł nas wpakować do więzienia za to, że zabiliśmy nielegalnie świnie. Większość mówi, że można bić. Oczywiście, że można bić, ale przepisów mamy tak dużo, że my jako rolnicy nie mamy już na to czasu. My chcemy zabić i mieć to pożywienie. Dlatego życzę Wam wszystkim takich posiłków i takiej oto rzepy pościerniskowej, aby Wam tego nigdy nie zabrakło w Waszych domach i na własnych talerzach. Dziękuję bardzo.